Ojej, w ogniu całe niebiosa! Widzę łunę, słyszę jakieś głosy! Uciekajmy szybko i bydło zagnajmy. Nie bójcie się, oto zwiastuję wam wielką radość. W tej to stajence narodził się wam Zbawiciel. Idźcie tam czym prędzej i oddajcie mu pokłon. Tyś liczna Panna, Syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Li, 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 la. Yeah.
Jezu maleńki, naszym sercom doradź, żeby dla Ciebie mogły trwać. Cieszmy się wszyscy, bo radości pora. Niech w sercach nam zagości Pan. Jezu maleńki, naszym sercom doradź, żeby dla Ciebie mogły trwać. Rzeczywiście, dziecię jest zmęczone i chce spać. A Wam, pastuszkowie, dziękuję za tyle serca i miłości. Żywo pośpieszajmy, Dziecię Boże, powitajmy. Witam Cię, Wielki Królu. Witaj nam, Boże Dziecię. O Panie, Królu nad Króle, przyjmij nasze ziemskie dary. Składam mirrę razem z sercem pod Twe małe stopy. Ujrzałem na niebie jasną gwiazdę. Poszedłem za jej światłem, aby powitać święte dzieciątko. Dziś król nowy się narodził w palestyńskiej ziemi. W świętych księgach zapisano, tego nic nie zmieni. Więc zebrałem swoją służbę z całą karawaną i kadzidła wonne wiozę, by złożyć przed Panem. Ja też chcę powitać maleńkiego króla.
moje garbate wielbłądy szybko przez pustynię. Po to są święta, Wigilia, opłatek, abyś uwierzył w Boga i uwierzył w Jego miłość. Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że ten dzień radosny w miłości jest spoczęty, że jak mówi nam stare odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszych domach zasiądzie, sercem go przyjąć gorącym, na oścież otworzyć wrota. Oto, co czynić nam każe miłość, największa cnota. Wigilia, Boże Narodzenie, dziwny urok kryje się dla nas w tych słowach prostych. Wzruszają one i rozrzewniają czarem wspomnień. Przemawiają do duszy. Na ich dźwięk wybladły od wielu barwy, ożywiają się zatarte i rozwiane obrazy. Stają przed nami w swej dawnej postaci. Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary, dziś składamy wam życzenia w dzień Bożego Narodzenia. Niech ta gwiazda betlejemska, która świeci wam o zmroku, zaprowadzi was do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Gościom, uczniom, rodzicom życzę, aby Boże Narodzenie było bliskością i spokojem, a Nowy Rok wyłącznie dobrym czasem. Poproszę teraz księdza proboszcza o odczytanie Ewangelii i zabranie głosu. Wstańmy na ten czas. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie wyszło zarządzenie Cezara Augusta, aby spisać mieszkańców całej ziemi. We wszystkich rodzinach chrześcijańskich, katolickich, naszych polskich, zawsze w czasie wieczerzy wigilijnej ludzie się modlą. Więc pomódlmy się jako jedna rodzina Boża za nasze rodziny i pomódlmy się także za tych, którzy odeszli od nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Nim złożę wam życzenia, chciałbym najpierw pochwalić i podziękować uczniom szkoły w Gierałtowcu za piękne jasełka. A śpiew to na wysokim, najwyższym poziomie był. I granie, i tańce. No, Tomek już jest znany jako gwiazda jasno świecąca, ale Ola, ksiądz tutaj był oszołomiony. Nigdy nie pomyślałem, że ty tak pięknie potrafisz śpiewać i tańczyć, a obycie ze stradą, ze sceną i mikrofonem, no masz takie jak najwięksi celebryci. Gratuluję wszystkim za ten trud, wkład, za piękne stroje, dekoracje, a wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech Jezus Chrystus, który się narodzi, napełni nas spokojem, radością. Życzę wesołych, radosnych świąt. A że po świętach będzie nowy rok, to całego szczęśliwego nowego roku. Szanowni Państwo, drogie dzieci, szanowni pedagodzy, ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co tu dzisiaj zobaczyłam. Dzisiaj jestem też bardzo, bardzo mile tutaj, może nie zaskoczona, bo tu zawsze jest pięknie, ale znów jest coś nowego. Dzieci przypomniały nam to, co się stało wieki temu, kiedy na ziemię przyszedł Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo wam wszystkim gratuluję, dziękuję tym osobom, które przygotowały nam te wzruszające jasełka. Wszystkiego dobrego. Serdecznie zapraszam Państwa teraz na pierwsze piętro do szkolnej stołówki. Święta, święta, ładnie ciasno, 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 domy bar i zamieszanie, wielka radość i witanie, święta, święta.